Siemano, w kolejnym odcinku na kanale. W dzisiejszym odcinku mamy top 10 modów tygodnia, oczywiście polskich, albo bardziej na polskie małe gospodarstwo. Zostawcie lajka, oczywiście pod filmem, napiszcie hashtag motową przypnę serduszko i zostawcie suba, bo lecimy po 90 tysięcy widzów, a brakuje chyba 100 parę osób, także fajnie jakbyśmy dzisiaj wbili tą w sumie taki kolejny krok w naszej karierze youtubera, tak to nazwijmy. No i wbijajcie na Instagrama, a my przechodzimy sobie do pierwszego moda, jeżeli chodzi o zestawienie. Będzie to siewnik, tutaj go mamy, o cyk cyk, jest to malutki siewnik, tak szczerze mówiąc, właśnie o ten o. Jest to Amazonka D1. Tutaj jakieś farmingu były inne. Mamy szerokość roboczą 2,1 metra, 20 koni mechanicznych, w ogóle 250 litrów pojemności. Jest to naprawdę mały siewnik, który przypomina tak swoją budowę bardzo dawne lata. Tak szczerze mówiąc, weźmiemy sobie niebieski, żeby on się troszeczkę odróżniał. Kolor obręczy możemy sobie wziąć nawet i zielony, i kolor tutaj sobie weźmiemy też. Taki zielonkawy, ale to nie jest taki sam. Weźmy sobie taki sam. O, coś w tym stylu. Wzór jeden. Wzór drugi, czyli z naklejkami. I wzór trzeci, czyli z... No nie wiem, co to jest. Dobra, kupujemy. Bo ten trzeci nie mam pojęcia, co to jest. Dobra, weźmy sobie cyk. To są oczywiście mody z ModHuba. Znaczy, no ten jeden przypadkiem. Akurat, który pierwszy testujemy jest z ModHuba. Także tutaj no logu żadnego nie będziemy sprawdzać, bo to bezsensowne, to i tak wszystko mam po prostu świetnie śmigać, jeżeli chodzi o ten siewnik. Obrócimy sobie go, żeby tutaj nie cofać jakoś za bardzo, bo z tej strony mamy... Znaczy w ogóle już widać, że się wszystko rusza, jak kółkiem robimy, patrzcie. Podjedźmy troszeczkę jeszcze, cyk. Zaczepy oczywiście na swoim miejscu, podnośniki, wszystko na swoim miejscu. Mamy tutaj kółka gumowe. Jak widzicie, no i jakaś tam prosta bardzo budowa tego siewnika, to może nie przypomina jakoś mega siewnika konnego, ale gdzieś tam coś tam szerokościowo i chyba latami produkcji to bardzo, bardzo coś podobnego. Wszystko napędza mechanizm wychodzący najprawdopodobniej z kółka, bo jak widzicie tutaj, jakby to dobrze pokazać, tu są wszystkie mechanizmy, tu kółko napędza to i to wszystko napędza później to. I to sprawia, że to działa, działa i się kręci. Model jak najbardziej przyjazny, bo dosyć fajnie to wygląda. Czy mamy tutaj otwierane jakieś elementy? Nie, nie mamy otwieranych elementów, ale możemy sobie wybrać oczywiście tam nasiona, jakie chcemy sobie siać. No to jest akurat standard, a to? Tutaj akurat nic nie mamy. Na myszkę nic nie mamy w tym siewniku, z tego co widzę. No i tyle z takich ważniejszych rzeczy o tym siewniku, no bo tutaj więcej nie ma co za bardzo się zagłębiać. Kolejny modem mamy rozrzutnik do wapna, do nawozu. Jak chcecie, tak sobie możecie to nazywać. Tutaj ogólnie jest napisane do nawozu, ale ludzie tym no, ogarniają też i wapno, tak w skrócie bardzo mówiąc. Kolor podstawowy widzę taki biały, no oczywiście z tego nie skorzystamy. Weźmiemy sobie kolor powiedzmy taki bordowy, bo dosyć ładnie wygląda. Jest to oczywiście Lizard 3000, tak to wygląda. Rozszerzenie, mamy 2500 teraz pojemność. Gdy dochodzą nam drewniane dostawki, mamy 4500, także no, różnica jest dosyć spora, bo aż 2000 dochodzi. Nie, nie taki. 4500 sobie kupimy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No i taki 4500, no już taka na przykład 40 ma co targać, tak naprawdę. No i też wyglądowo jest on dosyć w sumie wysoki, jakby nie patrzeć. Podczepmy sobie go. No i cyk. Zobaczymy w ogóle, o której widzowej będzie odcinek, to może live'a jeszcze dzisiaj pykniemy ze 3 godzinki. Gdzieś tam bardziej w dzień od, nie wiem, 17 do 20 na przykład, zobaczymy jak to wyjdzie. Mamy coś takiego, bardzo konstrukcja zwykła, nic tutaj się za bardzo nie różni, jeżeli chodzi o modele tego wszystkiego. Tutaj mamy akurat te wysiewniki, które tam wyrzutnie, tak to nazwijmy, które gdzieś tam lecą sobie. Kółka 380, 15,3. Dobra, mamy kółko, które gdzieś tam też się opuszcza. No i wałeczek, żadnych kabli nie ma, bo tych świateł chyba nie widziałem, nie ma świateł żadnych, okej. Co możemy tutaj jeszcze pokazać z takich ważniejszych rzeczy z tej oto machinerii? No pasowałoby pokazać, jak się nawóz przynajmniej z tego wyrzuca. Z takich ważniejszych rzeczy, tutaj za dużo tego nie mam, ale nasypiemy trochę, bo to tylko będzie pokazowe. Czy to w ogóle działa, bo wiecie, mody z ModHuba mogą nie działać, to o. Dobra, sypię. Musicie podejść idealnie do dobrego miejsca, żeby po prostu zacząć sypanie. Taka ciekawostka, jakby ktoś nie wiedział. Dobra, dużo tego nie będziemy sypać, bo to bez sensu. I tak wiadomo, że to będzie działać, nie oszukujmy się. Jeżeli chodzi o nawóz, troszeczkę dziwna sprawa, bo tutaj macie dziury i... No nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, że to po prostu się nie wysypuje przez te dziury. Nie wiem, ktoś tak model wykonał, że po prostu no dziwnie to wygląda, no ale dobra.
No i też z tego co widzę, za dużo funkcji tutaj nie ma, po prostu to działa. Myślałem, że się ta klapa chociaż będzie tylnie otwierała, ale tu jak widzicie, nic się nie robi. Panelu AC też jako tako nie ma, także to się po prostu tylko i wyłącznie sypie na wóz. Kolejny modem jest stodoła, ale tu jest bardziej taka zabudowa niż stodoła. Ustawimy ją oczywiście w dobrym miejscu, czyli Wotakuo, Wotbuta, patrzcie. No nie, no w tym miejscu damy, bo tutaj jeszcze może jakąś wiatkę postawimy albo coś w dzisiejszym odcinku, bo tych modów troszeczkę dzisiaj jest. Jak widzicie, ciągnik nam już się zba... Łocik, ja cię kręca. Nie wiem, gdzie on w ogóle się znalazł, ten traktor, ale gdzieś go wyrzuciło w kosmos. Dobra, nieważne, nie będzie nam chyba już dzisiaj, a nie, będzie potrzebny, dobra. Dobra, nieważne. Mamy tą zabudowę od czarnego. Ogólnie czarny swoją drogą dobre naprawdę tutaj modziki robi. Mody w sensie zabudowy, czy tam jakieś budyneczki. Robi nam ten garaż. Garaż, zabudowa od razu, jak widzicie, taką oto teksturę asfaltu. Nazwijmy to asfaltu. Tak to wygląda. Dobra, mamy dwie różne tekstury. Jak widzicie, mamy początkową teksturę, jak wchodzimy na początku, czyli jakiegoś takiego suporku, czy coś w tym stylu. Czy te drzwi są otwierane? Tak, drzwi są otwierane, jest to jakaś taka komórka, coś takiego. Tego błota oczywiście nie ma w tym budynku, jest to normalnie porobione. Mamy ciekawą konstrukcję, bo nigdy takiego wspornika nie widziałem w tych naszych budynkach, które gdzieś tam ocenialiśmy. Spoko. Jakieś obiekty dekoracyjne, tu jest akurat na wylot, przejazd, także też fajnie. Co jest tutaj? Tu jest wejście do... A, tego garażu, dobra. Tutaj no tekstura akurat dachu, no to wiadomo, jakiś... Terdit, coś takiego. No i mamy drugi budynek, który jest podwyższany, mamy dwa wejścia, czy drabina jest taka... Dobra, nie, zaraz zobaczymy. Ale tu jest nisko, jocie, patrzcie. No i okna macie, taka piwniczka trochę, ale to ta niezakopana w ziemi, no nie? Taka bardzo niziutki budyneczek. Czy ja to mogę wziąć? Nie mogę tego wziąć, muszę sobie tam jakoś to otworzyć u góry. A to mi u góry się nie otworzy, widzowie, bo nie wiem jak tam się dostać. Trzeba było po jakiejś drabinie specjalnej, ale budynek na górze jest najprawdopodobniej taki sam jak na dole, tylko na dole, no, nie wiem, na górze proponuje na przykład belki. Oczywiście animacja otwierania też jest. Mamy naszą... największą zgubę z dzisiejszego odcinka. Później sobie tym kurumysłem wyjedziemy stąd, ale na razie niech se będzie, niech se leży. Czyli garaż taki, powiem wam, że idealny na 40, żeby wjechać sobie bez kabiny. 30 z kabiną też raczej wyjecie, to nie jest zabudowa na jakieś wysokie ciągniki. Nie oszukujmy się, John Deere'em jakimś dużym tutaj nie wlecicie. Ale tak, budynek jak najbardziej fajny, ładny i estetycznie zrobiony. A za 10 tysięcy macie starą, małą szopę. Fajna nazwa, jakby nie patrzeć. Postawimy ją sobie tutaj, gdzie mówiłem wcześniej, że tutaj będzie jeszcze szopka, także coś takiego. No ona taka mała wcale, chociaż w sumie te wjazdy nie są też i wysokie. Czarne drewno, no może to jest czarne dużo powiedziane, bardziej szary, ale ciemniejsze, o tak to nazwijmy. Mamy jakąś kosę, która sobie tutaj wisi, mamy bańkę po mleku, mamy teksturki, które dają nam takie jakby słomy porozwalanej leciutko, oczywiście tekstura ziemi, mamy wzmocnienia. Tu dwa takie garaże, ten szerszy jest od tego, także tutaj mamy bardziej wąski. Tu jest jakaś coś na ptaki, nie wiem, może gołębie ktoś tu chce hodował albo coś takiego. Mamy jakieś zwisające po prostu, no jakieś sianko albo coś takiego. Tutaj myślałem, że można wejść, ale tu jest bardziej... No nie wiem, widzowie, co tutaj można było trzymać, to jest jakieś dla ptaków? Czy coś takiego, nie wiem, napiszcie co o tym sądzicie. Widły, jak widzicie, mamy model wideł, ktoś mógłby w końcu zaprogramować i dać nam odchaba, ale by było super. No i taka większa dziurka na oczywiście kombajn. Mamy rower jeszcze, który dodaje gdzieś tam jakiegoś klimatu. Mamy karnisterek. Z drugiej, od boków jak to wygląda, są lekkie zabrudzenia, nie jest drewno takie cały czas w tym samym miejscu. Od dołu też mamy jakieś leciutkie zabrudzenia. Od góry jaki jest? No jakiś ternit, który też ma fajne tekstury, bo patrzcie, nie jest cały czas to samo, tylko jakaś tam teksturka, która wygląda jakby to było w jakichś tam łatach, ale ładnie się komponuje. Nawet jest przy tym budynku, jak sobie to postawicie, to wiata moim zdaniem fajnie. Czarny z białym, spoko połączenie. Kolejny raz wiata, tylko za 2000 już teraz, patrzcie. Ją może nawet i zmieścimy tutaj, jeżeli się to uda, a na pewno się to uda, bo jest to naprawdę no malutki obiekt, patrzcie. Seryjnie, jest to takie małe, że to jest po prostu hit, dobra. Małe, ale patrzcie jak to zgrabnie wygląda teraz, taka już zabudowa taka gospodarcza nam wychodzi, także możecie to połączyć sobie, widzowie, i zrobić jakieś fajne gospodarstwo. Tutaj mamy już akurat inaczej troszeczkę, bo mamy wylane betonem. Drewno, trochę inne tekstury niż tam, bo nie są aż takie ciemne, bardziej pod brąz by to podchodziło. Elementy dekoracyjne, czyli standardowo jakieś liście zwisające, to bardzo często to ludzie dodają. Belki wychodzące troszeczkę poza...
poza sam budynek, poza ściany. No i obiekty dekoracyjne w środek dane. No konstrukcja jest jaka jest, po prostu jest to złożona wiata z belek z obiciem z drewna. Mamy jakieś bańki, konewkę, w ogóle pierwszy raz widzę taką konewkę taką dużą. O, to można nawet przenosić, a bańki? Baniek nie można przenosić, ale to jak najbardziej można. Dach oczywiście standardowo, ternit jakiś stary. Mamy tutaj do drewna, żeby sobie przycinać, mamy taczkę, ale tych elementów już po prostu nie możemy sobie ruszać i bardzo fajnie się to komponuje, nawet wysokościowo, także widzowie, wolna ręka i możecie sobie pobierać i robić z tym, co chcecie. Brom, czyli szczotka. Taka szczotka, tylko patrzcie, szczotka, szczotka. Kiedyś były takie szczotki? Była taka szczotka? Ja bym to nazwał, no bo to są dla mnie szczotki, a to jest taka bardziej zmiotka, o, tak bym to nazwał. Ja to sobie będę nazywał zmiotka, czyli taka szczotka, co tak latacie, o tak o i tak wiecie, i tak zamiatacie sobie. No nie, wiesz o co chodzi, no nie, zrozum jak nie rozumisz. Okej, ją sobie bierzemy w łapy, czy wsiadamy, co jest? Aha, Pamiętajcie, że ją trzeba dobrze złapać. Ja sobie ją na razie odrzucę, jak ona świruje. Ją trzeba dobrze złapać, żeby tutaj... najlepiej od dołu sobie ją łapcie. Kurde. Musicie ustabilizować. Okej. Jak ją dobrze złapiecie, to proponuję ją sobie troszeczkę przekręcić, żeby można było dobrze chodzić. Tylko żebyśmy o nic nie zaczepili. Jeżeli tutaj mamy jakiś brud, to by było git, bo będę w stanie wam pokazać. Jeżeli nie mamy brudu... O, tu jest, patrzcie, ukór. Widzicie? I brud wam znika. Czyli nie musicie zbierać tego tak jakby łyżką, tylko sobie podjeżdżacie to duże słowo, podchodzicie z miotką i sobie tak jakby zmiatacie. No to jest akurat standardowa tekstura budynku, ale na przykład w tym miejscu możecie sobie pozamiatać to, co gdzieś tam wam wyleciało na gospodarstwie. Jakąś słomę, siano, czy inne duperele, czy takie właśnie zabrudzenia z jedzenia. Zabrudzenia z jedzenia, ale kurde, no tutaj rymy normalnie najwyższa klasa światowa. Także coś takiego, do tego właśnie to służy, no ale to powinniście wiedzieć, bo już poprzednie łyżki, co ja gadam, poprzednie właśnie te zmiotki do tego właśnie, no do takich spraw po prostu służyły. No i link macie w opisie. Kolejnym modelem jest taki lizardzik, jest to nazwa FS60/2, 24 metry szerokości roboczej. No powiem wam, że jest to dwa razy więcej niż taki na przykład lejek ma, także rozsiewacz, kurde, z górnej półki się szykuje. 50 koni mechanicznych, 750 pojemności. Tutaj jest akurat tylko nawóz z tego co widzę. Kolorystyka jak jest na zdjęciu, może zróbmy taką samą. No dużo tutaj opcji nie mamy, nie dał nam autor dużo opcji, ale taka kolorystyka jest jak najbardziej spoko. 600 litrów, 750 to na drewniane obicie jest. To luksus, patrzcie jak z drewnianym obiciem to fajnie wygląda. No widzowie, mamy coś fajnego, a może czarne byśmy wzięli? Jeszcze lepsze. Dobra, bierzemy czarne, tak jak powiedziałem. Podjeżdżamy naszym machinerią do testowania właśnie takich oto maszynek, urządzeń tak zwanych. Dobła. No jest to dosyć spore, nie wiem czy to jest dobry pomysł, żeby do 40 to zapinać. 40 jest chyba źle troszeczkę zrobiona, bo tutaj jak widzicie to zaczepia przy takim o na przykład czymś. Ale po podniesieniu, no tak, to jest zbyt wielkie do tej maszyny, no, znaczy do tego ciągnika to już po prostu jest to widoczne. Mamy trójkąt ostrzegawczy, elementy, które żeby to po prostu było bardziej widoczne. Elementy oczywiście wysiewające, mamy zaczep, także możemy sobie przyczepę na przykład podczepić. Tyle, no nie oszukujmy się, to jest rozsiewacz, tutaj za dużo nie ma co pierdzielić przy takim czymś, no bo to nie ma, nie wiem, miliona funkcji, żeby to testować, nie wiadomo jak. Troszeczkę sobie nasypiemy, to sobie wywalimy, w sumie samo odleciało. Czy są jakieś funkcje po prostu na kliknięcie? Tak, jest rozłożenie i tyle. Aha, czyli wajcha działa, jeżeli rozkładamy i składamy to wajcha działa, ale... No tak poza tym nic się nie dzieje, bo tutaj jakieś, patrzcie, bo ta wajcha doje coś takiego, że ten dół się chyba... po prostu zabiera. No tego jest słabo widać z takiej perspektywy, no ale trudno, wiadomo o co chodzi. I teraz B. No i to sobie z góry leci, ubywa. No i szerokość robocza 24 metry, no to nie jest mało tak naprawdę, bo jednak zrobicie dużo pola, jeżeli na przykład macie wąskie pola. A taki rozsiewacz nie kupujecie na jakieś nie wiadomo jakie hektarowe kawałki, tylko raczej na polskie gospodarstwo. Teraz coś, na co ja czekałem, żeby to było w fajnej wersji, U417. Pewnie pamiętacie te agregaty do starszych farmingów, które tak średnio wyglądały, a tu jest naprawdę fajnie to zrobione. 2,1 szerokości roboczej.
Kolorystyka, kolor zielony, czerwony, weźmiemy sobie taki bardziej ciemny, bo ładnie to wygląda. Nawet łap kolory możemy wybierać. Jo, cię kręca. Dobra, weźmy sobie taki, o taki o, przyjemny jest, no nie? Koło metalowe. Koło metalowe, koło gumowe, koło metalowe, weźmiemy takie. Ząb zwykły, ząb kacza stopa, ale jaja. Ząb zwykły, weźmy kaczą stopę. Koła kopiujące. Aha, czyli przód starego typu albo nowego typu. No to weźmiemy nowego. Tablice ostrzegawcze, ja nie lubię takich rzeczy w agregatach, także wywalamy. Doprawiające. I właśnie tu jest ten szczegół, o który mi najbardziej chodziło. Możemy mieć takiego brony zwykłe. Ciekawe, czy one się ruszają na tych. Możemy mieć jeden wałek strunowy. Możemy mieć lekki wałek strunowy, czyli coś takiego. Możemy mieć dwa wałki strunowe i ten agregat już robi naprawdę fajną robotę. Ale weźmiemy sobie coś w tym stylu sobie weźmiemy. Dobra, kupmy. To jest też moc modhuba, także jego za bardzo nie będziemy testować, bo to wiadomo, że wszystko dobrze działa. Nawet takie szczegóły są dane na takiej płaszczyźnie. Widzicie, te takie... Nie są to wyzębienia, ale nie wiem jak to nazwać. Mamy oczywiście wałeczek. Ciekawe jak to się zachowuje po podniesieniu. Jeżeli to się zachowuje tak jak na przykład w prawdziwym życiu były takie agregaty, że na przykład te łańcuchy to trzymały tak luźno, że to po prostu latało, to spoko. No nie zrobił autor czegoś takiego. Także brony też się najprawdopodobniej tak nie zachowują. Ale jeden agregat był, że faktycznie te wałki tak luźno chodziły po opuszczeniu na ziemię. Też one tak po prostu siadały. Fajna sprawa. Kółka się kręcą, to się kręci. Już zachowanie widać było leciutko tego, widzieliście? Bo faktycznie one gdzieś tam są leciutko dynamiczne, ale to nie jest taka dynamika aż o co mi chodzi tak bardzo. Ale coś jest zrobione, także widać, że coś tam autor kombinował. Opuszczanie, podnoszenie, jak widzicie, osiada leciutko, ale coś tam osiada. No i tyle no z takich ważniejszych funkcji, no co ja mogę powiedzieć. No kultywator to ma robić po prostu w polu. 2.1 szerokości roboczej, za dużo funkcji tutaj nie mamy, nic tutaj nie możemy poustawiać. Po prostu to ma jechać i robić. Mamy przyczepkę, Lizard M20. Możemy nią przewozić praktycznie wszystko. Mamy 550 pojemności, konfiguracja nic, albo barierki możemy sobie dodać. Taki drobiazg tak naprawdę. Kolor obręczy, możemy się bawić oczywiście kolorki, jeżeli chcecie. Kolor podstawowy, nawet zieloną możemy zrobić. A zróbmy sobie zielono-czerwoną, niech będzie. 900, no to ta cena nie jest jakaś bardzo wygórowana, także tutaj nie ma czym się przejmować. Możemy sobie ją podczepić. No i taką przyczepką nawet i zboże możemy przewozić, tylko pytanie, czy jest sens... O Boże. O, dobra git, bo się coś zbagowało. Pytanie, czy jest sens taką przyczepką jechać na pole? No jeżeli macie kawałek, nie wiem, ileś tam arów, no to może jest sens, ale... Przy takiej przyczepce, no to raczej za dużo tutaj funkcji, no też nie mamy, no nie? Oczywiście kabelek podczepiany. Odczepianie, zaczepianie, no to ona sobie zostaje na tym czymś takim, o, żeby tutaj nie dotykać tym ziemi zaczepem, tylko zostaje na takiej stopce, tak jakby. Przejedźmy się nią. Ona jest bardzo pod kątem przechylona, bo poszła do górnego zaczepu. Nie wiem jak to zrobić, żeby do dolnego poszła, bo to się chyba tak nie da w farmingu, zależy jak ma też ciągnik to ustawiony. Ale ja bym proponował ją podczepiać mimo wszystko chyba do dolnego zaczepu, tak jak gdzieś jest na wysokości do samochodu, bo to jest bardziej przyczepka samochodowa, a nie właśnie przyczepka do... ciągników. No model jest spoko, no bo to jednak od kasztana. No i tyle z takich ważniejszych funkcji, no bo co ja wam więcej mogę powiedzieć na temat zwykłej przyczepki samochodowej. Model prosty, budowa bardzo prosta, konstrukcja prosta, wszystko proste. Mamy nowoczesną polską stajnię, a ja mam dla was fajną informację. Jutro zaczyna się konkurs z Logitechem, najprawdopodobniej jutro albo pojutrze zobaczycie film odnośnie tego, także też konkurs jutro albo pojutrze, tak szczerze, bo właśnie dostałem paczkę, a film trzeba zrobić z unboxingu tej paczki. Jakie rzeczy będą do wygrania, zobaczycie. Kto nie śledzi mnie na Instagramie, to musicie mnie zaobserwować, bo inaczej udziału w konkursie brać nie możecie. Dobra, mamy stajnię na 4 kunie, jak widzicie. Postawimy ją sobie gdzieś tutaj. Niech sobie stoi, bo tu jest takie bardziej wyznaczone miejsce już na takie większe budynki. Mamy oczywiście wodę. No mi się ta stajnia mega podoba, nie wiem jak wam. Taka bardziej nowoczesna, ale też no, nieduża, polska taka. No i tutaj koniki sobie chodzą. W ogóle nie wiem po co jest ten słupek dany tak w środku. No ale niech będzie. Dobra, mamy ten słupeczek. Otwórzmy. Otwierają się wrota, w środku mamy oczywiście światełko, mamy jakiś wężyk zwinięty, mamy paletę, jakieś udoskonalenie takie jak na przykład no, takie duperelki, które gdzieś tam dodają klimatu. No i tutaj mamy takie stajnie. A gdzie one mają? A, bo one tutaj mają wyjście, także ja proponuję wam od razu to pootwierać, żeby one sobie wchodziły, a nie żeby się bagowały w drzwiach. No i tyle z takich ważniejszych informacji i z pokazywania modów.
na dzisiaj. Ja się z wami żegnam, jutro film, miejmy nadzieję, że albo właśnie z tej paczki, albo z od nędzy do pieniędzy. Nie wiem, co mi się uda wrzucić, bo film mamy gotowy już od soboty, czekamy na zatwierdzenie przez firmę jedną, a film z Logitecha można nagrać w każdej chwili. Także to było na tyle, ja się z wami żegnam i na razie.